Siemanczko, cześć, witajcie z tej strony Xero i jest ze mną, przywitaj się. Cześć. To jest to Weronika. No i co, dzisiaj jest to kolejny quiz, który chyba wam się wcześniej spodobał. Jest to quiz o serwerze MCHC. Czy grałaś kiedyś w Minecrafta? Kiedyś. Tak, grałaś, okej, dobra. Nie grała na pewno na żadnych serwerach MCHC, SKKF, więc niestety nie będzie miała pojęcia o niczym prawie, no ale dobra, może damy radę. Kiedy rozpoczęła się pierwsza edycja serwera MCHC? 12 kwietnia 2013. Myślisz? No, tak myślę. Ja myślę, że wtedy. Kurde. Zgaduj. Dobra, zaryzykuj. Ej, co na... o co chodzi? Dobra, nieważne, nie ma żadnego znaczenia, jedziemy dalej. Pierwsza edycja MCHC była na... Tak, tu. Na poty? Nie wiem. Dobra, okej, okay, miała rację, okej, okay, spoko. Link będziecie w ogóle mieli w opisie, jak coś. Dobra, jaka gildia miała pierwszą topkę na edycji? Timey miały, ale nie wydaje mi się, że na szóstej, Zara też nie, Biochy. Co autorskiego dodało MCHC? Crafting, refów, samorodków, rozwalacz bedrocka, crafting, potek. Chyba to był rozwalacz bedrocka, dobra. Tak naprawdę był głównym właścicielem serwera MCHC. Ja wiem, możesz pomyśleć. Jak myślisz? Nie wiem. Nie wiesz, dobra, pentrado. W ogóle nie zapomniałem wam przypomnieć. Jeśli chcecie takich więcej odcinków, quizów, w ogóle zostawcie łapkę w górę i możecie zostawić suba, tak? Dokładnie. No, posłuchajcie się, no, dobry pomysł. Która edycja na dzień dzisiejszy była ostatnią? 29 albo 28? Wydaje mi się, że 29, okej. Okay. Kto nagrał 1v1 na łapki? Ja na pewno nie, Denku z MCHC chyba nie nagrywał, Bremu z MCHC bodajże też nie, Wilczek może, Majak, Scream. Scream chyba z MCHC też nie nagrywał, Majak albo Wilczek. Wydaje mi się, że Wilczek, okej, okay, dobra. W jakiej gildii grał Wilczek TM na MCHC? O kurde. Bimp. Wydaje mi się, że Bimp nie, Hajs też nie, Chlasy nie, Lawa albo Camp. Nie wiem, czy w Campach nie grał na Skafie, dobra, Lawa, okej. Okay. Kto był założycielem gildii Nice? Tutaj wiadomo, że ekspert. Która edycja MCHC była przełomową edycją? Jak myślisz? Trzecia. Byłaś bardzo blisko, bo druga, gdy MCHC, gdy taki serwer MCHC miał tak jakby trochę wojnę z drugim serwerem SKKF. SKKF pewnie znasz, więc no, to te dwie serwery miały taką wojnę. Dobra. Jak się nazywał event PvP na MCHC? Event PvP, walki rycerzy, walki gladiatorów. O kurde. Strzelaj. Walki rycerza, bo dobra, teraz twój wybór. Rycerzy czy gladiatorów? Ja nie wiem. Mój wybór przed chwilą był źle trafiony. Dobra, to nie ma żadnego znaczenia. Ryzykujemy. Dawaj, teraz ty. Co wybrać? No nie wiem, te rycerze ładnie brzmią. Kurde, blisko było. W jakiej gildii grałem? Musiałem, okej. Okay. Nie wiem, jaki niestety miałeś nick. W Bimby, Chlasy, Jajo, Fapy. Nie wiem, dajmy jajo. Okej, okay, fapy. Okay. To urocze brzmi. No, fajnie. Na trzeciej edycji MCHC wprowadziło Pandory, Skrzynki, Kobeliksy. Słuchajcie, MCHC było w 2013-14. Nie sądzę, żeby w tych czasach na MCHC były Pandory albo Skrzynki, więc tam Kobeliksy. No. Kto z sławniejszych youtuberów nagrywał filmy z MCHC przez Bugi na Skafie? Buźka jest youtuberem, który nagrywa do 2K15, więc jego to w ogóle nie liczę. Bocu to mógł być Skyen albo Freeze. Freeze z MCHC nie wiem, czy nagrywa w Skyen, mi się wydaje. Skyen grał dużo w Klosa. No. Najpopularniejsza seria kanału MCHC to MCHC Nowości, Event, albo Gildia Śpiewa, albo Wpadłeś, ale chyba więcej odcinków z Wpadnięciem. Bo wiesz, ludzie oszukiwali w Minecrafcie i oni po prostu szukali tych oszustów i nagrywali. No, takie. Co? No, ludzie oszukiwali i administracja serwera po prostu nagrywała odcinki, jak ktoś oszukuje w tej grze. Miała więcej wyświetleń. Okej. Okay. Ile można było kupić najwięcej unbanów na MCHC? O kurde.
W ogóle jak umarłaś w Minecrafcie, to musiałaś wykupić możliwość ponownego grania tam za 2 zł albo za 3, albo poczekać kilka dni, no. To jest smutne. No niestety, bo to był taki tryb serwer hardcore, wiesz. Wydaje mi się, że to była paczka 20, 25 albo 30, ale... Nawet dajmy 20, 25, dobra. Zawsze się daje środkowe. No. Z jakim serwerem CC miało dramę? MCXR.eu. Mój serwer miał dramę z serwerem SKKFA, MCSKKFnet, Skyn. Wydaje mi się, że z MCSKKFnet, ponieważ było tam wiele dram związanych z tym, że przenoszenie gildii za darmo i w ogóle, więc no. Co zamieniło koksy i refy na MCAC? Złote ziemniaki, złote marchewki, złote głowy czy mutanty? Dobra, dam teraz tobie możliwość. Albo mutanty, albo złote głowy. Ja wiem, ale proszę. Złote głowy czy mutanty? Niestety, ale nie masz racji, przykro mi. Niebędne sprawdzenie. Chociaż? Kurde, przykro no. Ja też. Znaczy zależy z czego. Dobra, mutanty. Dobra, okej. Okay. Jakbym ja się pomylił, to byłyby złote głowy. Widzisz? No, ale dobra. Pierwsze dwa pytania odpowiedziałam dobrze. No, bardzo dobrze. Jak się zdobywało Knoka na późniejszych edycjach MCAC? Za godziny, za złoto kupić na stronie z sercach zombie. To no... No bo za godziny to bardziej craftcore. Na której edycji MCAC Bent Rado wrócił? Tutaj po prostu nie mam pojęcia. Proszę, wybierz, no nie wiem. Tego nie mam końca. 25. O, prawie. Wiedziałam, że tam. Kurde. Co MCAC dawało najczęściej na konkurs? Unbany, VIP-y, gift code i teby na gildia. O kurde, szczerze. Szczerze, to ci burczy w brzuchu. To mi się trawi herbata. Okej. Okay. Co MCAC najczęściej na konkurs? Nie wiem, dam unbany, okej, okay, gift kody. Byłeś blisko. No, tego nie miałem pojęcia. 22 edycja była edycją wielkanocną, wakacyjną, świąteczną, najzwyczajniejszą na świecie. Jakiś pomysł, bo ja niestety nie mam. Ja lubię królitki, to strzelaj wielkanocną. A, świąteczną, no ale w sumie... Wielkanoc a święta to jest to samo, Wielkanoc no... to też jest święto. Dobra, no. Z kim MCAC niedawno miało dramę? Ja jestem osobą, która raczej nie ma dram. Czesiek, wydaje mi się, że... Chociaż Czesiek... Coś z tym było. Czesiek. Kandrę, wiem, że to była taka osoba, która spina. Wiem, że AK też. Scream raczej nie. Wydaje mi się, że Czesiek, Kandrę albo AK. Czesiek? Był to AK. Dobra, no 16 na 23, no ładnie, więc tak nam wyszedł ten quiz. Niestety też wszystkiego nie wiedziałem, no bo jak sami wiecie, w klocuszki nie gram. Na późniejszych edycjach też nie grałem już, więc tak to wszystko wygląda. Jeśli chcecie oczywiście zrobić tego quiza, wpadnijcie do opisu. No i jeśli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Może podam twojego Instagrama, jak będziesz chciała, zobaczymy. Zobaczymy, bo ja się boję. Możesz. No. Dobra, więc w każdym razie dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, piąteczko!